Cześć, siemano, ja nazywam się Wyklęty, a dziś was zapraszam na nowy odcinek nowej serii, która będzie poprowadzona na moim kanale. Zagrajmy w bardzo kultową grę Zagrajmy w Kangura, tajemnica, słuchajcie, wulkanu. Jest to gra, słuchajcie, w którą powinien zagrać każdy dzieciak, a w którą ja to niestety, słuchajcie, nie zagrałem i dzisiaj to, słuchajcie, będę nadrabiał. Pierwszy raz zagram w Kangura Kakao, nigdy, słuchajcie, w niego nie zagrałem. Zagrałem w inną, słuchajcie, grę, którą chciałem przedstawić dzisiaj na tym kanale, ale niestety mam taki problem, że gra jest... Mam problem, słuchajcie, z instalacją, gra się nie chce zainstalować, nie wiem czemu, po prostu mi się nie instaluje, później, słuchajcie, to rozkminię i to załatwię, ale niestety nie chciałem, słuchajcie, żeby była zbyt duża przerwa, dlatego załączam grę w zapasie, słuchajcie, jaka jest Kangurek Kao, tajemnica wulkanu. Dzisiaj, słuchajcie, będę nadrabiał całe moje dzieciństwo stracone, bo niestety nie zagrałem w tą grę. Jeżeli wy słuchajcie, też straciliście dzieciństwo, nie ma problemu, nadrobimy to, słuchajcie, dzisiaj. Gra niestety mi troszeczkę, mam, słuchajcie, z nią problemy, bo wyłączałem wszystko, co miałem. 20 FPS-ów, mam nadzieję, że gadżet starczy, słuchajcie. Zamontował w samolocie nowy silnik. Nie będzie z tym problemu. Mówię ci, to będzie czas. Niech on tu przygada wszystko. Mam dobry klimacik na testowanie. Nie będę sprawdzał, czy jest wszystko git. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest ok. Na radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Sterowanko czaisz? Strzałka lewa to w lewo, prawa to w prawo. A teraz najlepsze ziom. Dajesz strzałkę w dół, a ten leci do góry. Dajesz strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. No dobra, słuchajcie, nasz lektor tu kochany Lotek, on się nazywa Lotek, z tego tutaj, bo ja chwilowo sprawdzałem tą grę, się nazywał. Nas tu troszeczkę oprowadził mniej więcej po samym sterowaniu. Oj, tu chyba trochę właśnie wyżej, bo ja tutaj nie widzę. Nieco, nie zauważyłem tej całej chmurki. Jak widzicie, tu jeszcze z FPS-ami tak nie jest, słuchajcie, tragicznie. Trzyma się przy tych 20 FPS-ach, więc jest całkiem, słuchajcie, spoko. I tak, słuchajcie, nadrabiamy nasze kochane dzieciństwo, moje dzieciństwo też między innymi, które jest stracone przez to, że właśnie nie zagrałem w tą gierkę. Kangurek Kao, nie wiem właśnie, czy to nie jest polska gra, więc całkiem z tytułów może gospodarczo-patriotycznych powinno się tą grę zagrać, słuchajcie. Mam nadzieję, że gra się wam spodoba. Gra zastępcza, słuchajcie, bo wchodzi za otchłań. No słuchajcie, miałem dosyć, jak wam już nie tłumaczyłem leciutko. Z otchłanią te problemy, słuchajcie, że gra jest zbyt długa, zbyt długo, słuchajcie, się przy niej naparza. To jest, po prostu nie mam, słuchajcie, na to wszystko czasu, na to ekspienie, eksplorowanie przede wszystkim. To już ekspienie, słuchajcie, pół bidy ze samym, słuchajcie, ekspieniem. Chodzi po prostu o to całe eksplorowanie. I to jest ten, słuchajcie, główny problem, dla którego między innymi na razie zawiesiłem totalnie tą całą otchłań, bo nie jestem tego, słuchajcie, wszystkiego nadrobić z własnymi, słuchajcie, z własnymi zajęciami, z własnym hobby, z tym, że się uczy C++, nie C++. Nie jestem, słuchajcie, tego wszystkiego, słuchajcie, utrzymać. W związku z czym odpalam zapasową serię, a że postanowiłem się cofnąć, słuchajcie, do czasu dzieciństwa, gra nie zadziała, a mamy Kangurka, słuchajcie, Kao. Oczywiście standardowo będę starał się jak najmniej... jak najwięcej coś tam wtrącić przy boku, żeby tam się nie nudziliście. Ładnie ci to poszło. Teraz może luchniemy sobie, co jest w wulkanie. No właśnie, przeleciliśmy. Nie chciałem przeleć nad kraterem. No to... O dobra, teraz automat to za nas zrobił. Tylko słuchajcie, jest jeden mały problem. Ponieważ on tu spadł. I dziwi mnie sam fakt, że nie umie latać. Pelikan, który nie umie latać, no dobra, ale przyjmijmy, słuchajcie, że połamało mu się skrzydełko i sobie, słuchajcie, nie polatał. I w każdym bądź razie mniej więcej póki co fabuła opiera się na tym, że musimy tego kochanego Lotka z tego mniej więcej wulkanu wydobyć, bo się akurat wpadł do wulkanu. Jak się stopił, nie stopił, słuchajcie, nie zabił, nie mam pojęcia, temperatury powinny go zabić, no. Dobra, słuchajcie, przyjmijmy, że to teoretycznie jest możliwe. Standardowo, słuchajcie, jak przy każdej serii mam okazję, jeżeli nic się nie dzieje w fabule, będę starał się was czymś zająć. Troszeczkę, jakąś gadką, nie gadką, bo ostatnio trochę fajnych rzeczy się, słuchajcie, działo, więc mamy o czym pogadać. Standardowo, słuchajcie, na razie omówimy, słuchajcie, sterowanie. Wybrałem to, słuchajcie, ewentualnie wam powiem jeszcze Kangurka Kao, ponieważ to nie będzie taka przydługawa seria, będzie taka, wydaje mi się, taka trochę krótsza seria. Powiem wam, że mnie leciutko wystraszył mały drań. Chodzi, słuchajcie, o to, że tak nie będziemy się nie wiadomo jak, słuchacie, ona wlokła, więc szybko powinniśmy ją przejść i ta seria powinna być w miarę, słuchajcie, ukończona. No dobra, słuchacie, S mamy skok, w razie czego jak przytrzymamy drugi S, to mamy podwójny skok. D,
to mamy, widzicie, on to tak fajnie się turla. Jak klikniemy jeszcze S i to on mniej więcej robi taki fajny przysiad. Bardzo podobny do mojego ulubionego bohatera jednej gry. Tu mamy, ale jakie jeszcze nie powiem, słuchajcie, trzymam was do końca niepewności. Pewnie większość z was już wie, jeżeli ograłam w tą grę, no ale słuchajcie, póki co będę siedział cicho, bo... No bo chcę, słuchajcie, siedzieć cicho i tyle. Altem przyciskamy. Jakieś potworne potwory powychodziły i sieją zamęt. Rozmawiałeś już z kapłanem, on jest chłopski gość, coś wykombinuje. On nam, słuchajcie, tu poleca iść do kapłana. Jak widzicie, jedna rzecz, słuchajcie, która mi się podoba między innymi w tej grze, to mamy, że mamy, słuchajcie, ten system dnia i nocy. Czyli, że nie mamy, on nie umie w nic pływać. Nie mamy, słuchajcie, jakiejś monotonnej, wiecie, krajobrazu takiego monotonnego. On w jakimś stopniu, słuchajcie, ciągle się zmienia i to jest według mnie trochę ciekawsze takie zagranie, że jednak to zrobili. Trochę może przyspieszymy, bo nie chcę mi się, słuchajcie, tak za bardzo latać. Jedna rzecz, słuchajcie, którą uwielbiam w tego typu grach. Grafika. Ale tutaj jeszcze nie byłem. Ja kocham właśnie taką trochę bajeczną, taką typu, słuchajcie, typu grafikę. Coś a la, słuchajcie, Tajemnicza Wyspa. Uwielbiam taką grafikę i mi się, muszę wam powiedzieć, strasznie podoba. Taka pastelowata. Jak to się stało, że Lotek wpadł do wulkanu? Czy zachowaliście wszystkie środki ostrożności? Nie. Jak widać, nie. Karygodne. Chyba najwyższy czas porozmawiać z kapłanem. Środki ostrożności są dla jeleni, stary. Środki ostrożności są dla ludzi, którzy... No nie wiem, którzy... Dla jeleni. Środki ostrożności są dla jeleni. Niestety ja w trollowaniu jestem bardzo, słuchajcie, słaby. W trollowaniu, w wyzywaniu. Niestety jakoś nigdy go nie lubiałem, słuchajcie, nie miałem tego zamiłowania, no ale... Moje młodsze rodzeństwo już tak, jeżeli kiedyś będę musiał się przykać, to zawsze, słuchajcie, pójdę sobie do siostry i zapytam się, jakim tekstem pocisnąć. A to nie są, słuchajcie, takie teksty, że wiecie, typu twoja stara, nie. Są takie teksty, że wszyscy leją ze śmiechu. Po prostu takie, wiecie, na śmiech. Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie trochę dalej. Takie, słuchajcie, ciekawsze ostatnie wydarzenia, jakie wydarzyły się na świecie. Z Unii Europejskiej chce odejść jeden kraj i Unia Europejska chce mniej więcej to zrobić, a póki co to trwa referendum. No i mniej więcej jak przegłosują, to będziemy to... Brytania powie papa, kochane, i słuchajcie, Unii Europejskiej, będzie bardzo ciekawie. To będzie? Co się z nami stanie? Taki trochę dziwny szaman. Tak zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. No to je rozwalimy, no. Witaj, miło cię znów widzieć. W sumie, to czy tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? Nie złą amnezję? Mieliśmy rozmawiać o młotku, no, znaczy się lotku. Więc z tego co pamiętam, to od małego był, no tak, wypadek miał. Straszna sprawa. Ale do rzeczy. Kolega kangur nie ma czasu na pogawędki. Trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówmy się. Już wiem. Tu zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu, dawno nieużywane. Otwarcie bramy to już prosta sprawa, trzeba tylko zdobyć 4 artefakty rozrzucone to tu, to tam, jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. O i słuchajcie, tutaj mamy plac treningowy, do którego musimy się udać tutaj chwilowo, żeby tak ogólnie przetestować nasze umiejętności, nieumiejętności, tutaj wpadniemy. Tam przy okazji pokażę. Tu mamy, słuchajcie, coś takiego, wystarczy podejść. Naciśnij skok. No i słuchajcie, tutaj mamy takie, słuchajcie, drobne rady. Aczkolwiek ja tego na razie nie będę brał, bo się rozglądam tutaj z takimi zielonymi. Sam sobie, słuchajcie, nie wiem co to jest, nie mam najmniejszego pojęcia. Nie będę, słuchajcie, tego mniej więcej głosia brał, bo mi raz, że trochę irytuje, a dwa, że mniej więcej znam troszeczkę to sterowanie. Więc powinno być w porządku, słuchajcie, idziemy sobie tędy. Aha, i jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałem, kontrolem, słuchajcie, nie, kontrolem, shiftem. Shiftem mniej więcej, tu, słuchajcie, sobie napieprzamy. O, w te beczki, dzięki czemu możemy tutaj w razie później walczyć z przeciwnikami. Tu jeszcze patrzę, nie ma, słuchajcie, idziemy dalej. Z nim nie będę, momencik, S sobie przypomnę, dobra, S to było, S i jeszcze, z shiftem, słuchajcie, jedziemy. I dzieki temu, słuchajcie, ewentualnie, możemy właśnie takie ataki w powietrzu robić, później bo klikamy T, I mamy, słuchajcie, spokój. Tu mamy trampolinę w razie czego.
Szybko przejdźmy sobie ten plac, słuchajcie, treningowy, bo chcę go mieć z głowy. Rozumiem, że tu... Momencik, a może po prostu... Nie ten klawisz kliknąć tu trzeba, ale nawet to słuchajcie tym lepiej, bo widzę tutaj, że mam troszeczkę co do zebrania, nie zauważyłem. To się zawsze, słuchajcie, zbierze. No i słuchajcie, następny mecz, jeżeli nie wiecie mniej więcej kiedy się odbywa, Polska-Szwajcaria, tutaj też nie zauważyłem, słuchajcie, będzie w najbliższą sobotę, 25, będzie trzeba koniecznie obejrzeć. Wyszliśmy z grupy i słuchajcie, momencik, niech odbywa. Podskocz pod pajęczyną, złapiesz się jej automatycznie. No, poskakiwałem i jakoś... A, może musiałem... Ale fajnie się tym łapie, słuchajcie. Tutaj widzę, że nie mamy dalej. On się tak w fajny sposób tymi swoimi uszami łapie. Naciśnij skok, żeby puścić się pajęczyn. No dobra, to my puszczamy, słuchajcie. On się naprawdę bardzo fajnie, słuchajcie, tego łapał. Tu rozumiem, że mamy koniec, słuchajcie, tego, a nie... Akcji. Taka, słuchajcie, typowa przesuwanka w takich platformówkach. Bo to chyba tutaj są platformówki, ale jak? Houston, we have a problem. A big problem. Słuchajcie, jakiś bug i to naprawdę bardzo niezły. Bo w chwili aktualnej to ja nie jestem, słuchajcie, w stanie stąd wyjść. Bardzo niezły bug. Dobra, słuchajcie, sprawdzę mniej więcej czas, ile mi tu zostało, 20. No dobra, okej, słuchajcie, drobna pauza i zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, wracam do was, bo malutki, słuchajcie, przerwie był bug, sprawdziłem, zapisałem sobie tutaj nawet, już go raczej być nie powinno. Tu już się upewniłem, byłem, słuchajcie, tam pozbierałem sobie ewentualnie tutaj z planszy, że wszystko pozbierałem. No i teraz tam musimy mniej więcej w momencie, mam nadzieję, że nie będzie numeru. O właśnie. To słuchajcie, przyciąga się wielki, straszny kamulec. Ciekawie jestem, ile ten klot waży. O, mniej więcej, jak widzicie, mam nadzieję, to mogę tam mniej więcej przesunąć. O, mogę. Słuchajcie, tu mniej więcej tak przesunąć to. Trochę się w lewo trzeba będzie to wybić. Bo mamy tu jakiś problem, że po prostu doskoczyć nie jesteśmy w stanie. Tak jak to było, słuchajcie, te stare zręcznościówki, na tym nie widzę, one polegały. Doskocz tu, w tamtą stronę jeszcze skocz wykroba jakąś porządniejszą akrobację. A tu co nam powiesz? Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Mhm. Możesz go chwycić używając przycisku akcji, a następnie pchać lub ciągnąć. Po drabinie wejdziesz używając skoku. Co jest? Właśnie używam skok i akcja, tak? Jeszcze raz, bo mi tu kamera szaleje. Kamera mi tu szaleje i ja tu słabo widzę. O, FPS spadają. No. Aha, tak jakoś nie akceptowało mi klawiszy, słuchajcie. Dobra, tutaj już wiem, słuchajcie, co mi czeka. S i... Tu może jeszcze to rozwalmy, słuchajcie. O! Tędy sobie przejdziemy, ale fajny, słuchajcie, wam powiem, że tunel strasznie mi się podoba. Ten klimacik, słuchajcie, naprawdę bardzo... Podoba mi się. A my tu mamy dynamity. O, proszę, będziemy coś rozwalać. Zbierz dynamit, rzucaj używając rzut. Naciskając przycisk akcji, możesz automatycznie wybierać cel i przemieszczać się dookoła niego w lewo lub w prawo. Pomyślmy, słuchajcie. Bo teraz akurat rzutu, to ja nie mam pojęcia. Rzut. Momencie, dajcie chwilę. Dobra, słuchajcie, wracam do was. Rzut mamy, słuchajcie, kontrolem się odbywa. Nie mogę tu zeskajtować. O, teraz dopiero mogę. Mniej więcej. Klawisz akcji. Aha, tu mamy nad górą, tak? Tutaj cele. I w nie mamy trafiać. Świetlik schowany jest w roślinie. Użyj atak 1, żeby go obudzić.
No dobra, 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 ale najpierw to, słuchajcie, zbierzmy. Weźmy tego świetlika. Momencie, popieprzyło mi się klawisze. Brawo! Wracaj z powrotem do wioski! Świetlik podąży za tobą! No i bardzo miło, ale tak na wszelki wypadek weźmiemy trochę zapas tego dynamitu. Tam w dół? Chyba lepiej będzie nie schodzić. Ale fajnie. Zjeżdżalnię mamy. I chyba, słuchajcie, możemy wracać. Zobaczmy tu sobie. Total 51 na 100. Tutaj mam rozumieć. Czyli jak wyjdziemy. Aha, to jest ogólnie na, słuchajcie, chyba całą wioskę ETTC, ETTD. My tu sobie wrócimy do szamana, zobaczymy co powie. Akcja. Brawo, udało się, pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze. Wioska jest uratowana. Co ja mówię? Co? Cała planeta. Co? Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. O, przepraszam, chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt Ziemi, musisz odwiedzić Ogrody Życia. Pamiętaj o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Bez nich nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz? Czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. Ciągle muszę go pilnować. No dobra, mamy jedną widzę, tu chyba wróty nam się powinny odblokować za chwilę. Czy może chwilunia, chyba one się odblokują dopiero. Patrzymy, jak zbierzemy dostatecznie dużą ilość tych duszków, rozumiem. Czy te całe duszki teraz musimy pozbierać, słuchajcie. Słuchajcie, te całe duszki, które od nowa zbieramy, żeby nam te drzwi się, słuchajcie, odblokowały. No to co, słuchajcie, to my to będziemy zbierać. Zadawala się przepięknym wręcz widokiem, bo te widoki mnie, słuchajcie, urzekają. Jak będę tworzył grę, to się zastanawiam, czy właśnie po troszeczku nie na takich widokach właśnie nie będę bazował, bo mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo podobają. A my tym czasem przejdziemy troszeczkę od takich, słuchajcie, luźniejszych rozmówek. Tam widzę już, słuchajcie, jedną linię. Co chwilę świtły jak sonar, słuchajcie, tak słyszy jakby sonar, słuchajcie, raz. Słuchajcie, nie, ta sytuacja właśnie jest taka, że mamy... momencik, bo zdechniemy dopiero pędzy, dopiero co wtedy będziemy, słuchajcie, mieli. Raz co wam opowiedziałem, Wielka Brytania chce, słuchajcie, opuścić mniej więcej... słuchajcie, nie wiem, czy aż takie, słuchajcie, zacne grono Unii Europejskiej. Już mają powolutku dosyć tego wszystkiego. Islamów mają dosyć tego, że narzucają, co chwilę narzuca swoją wolę. Niestety Unia Europejska. W sumie się nie dziwię, ja też bym miał dość serdecznie. I oni na razie debatują. Jutro dopiero się dowiemy. Sprawdzam, tak? Czy tu mogę jednak? Chyba nie. Nie mogę, nie dam rady. Właściwie ten świetlik? Dlaczego on do tej pory jeszcze za mną lata? O, to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo ja tam dosięgnąć nie mogę. Nie rozumiem pokiego. Tu mam... Co, on się jeszcze raz może robić? Może mocno się odbije? Nie. Nie. Ale słuchajcie, na razie sobie tam darujemy, bo nie sięgam, tam zwyczajnie nie sięgam, słuchajcie. Może później coś się tutaj dobuduje, nie wiem. A druga, słuchajcie, wyszliśmy z grupy. To chciałem bardziej może temat spróbować, chociaż troszeczkę spróbować go rozwinąć. A mi się nie udało, bo tutaj trochę mnie lektor wyprzedził. Wyszliśmy, słuchajcie, z grupy. I muszę wam powiedzieć jedno, że słuchajcie, z tego co w komentarzach czytam tak dobrze, to jeżeli mówimy tutaj o historii póki co współczesnego futbolu, jeszcze nie było. Dlaczego? Ponieważ... słuchajcie, wyjść z grupy mniej więcej aż tak dobrze, na takim poziomie, to dopiero to się zdarzyło mniej więcej 40 lat temu, jak słuchajcie... a nie, ten świetlik tutaj miał dość, aj ja głupi jestem. Ten świetlik miał tu po prostu wlecieć. A ja głupi. Żeby tak, słuchajcie, dobrze, żeby wyjść z grupy, to wyjść z grupy w ogóle aż na takim poziomie grać, no nie mieliśmy, słuchajcie, od 40 lat, jak graliśmy o byliśmy w finale, o puchar, słuchajcie, świata, jak graliśmy, przegraliśmy w tamtym momencie.
Ale jak słuchacie, w tym momencie się tłukliśmy. Nie chcemy wracać. Zapiszemy sobie tak na wszelki wypadek. Naprawdę nasi zawodnicy niezwykle, słuchajcie, grają na arenie. To jest masakra. Już 14%. Bardzo dobrze, słuchajcie, no bo bardzo szybko ta gra idzie. Widzę. Błaszczykowski, słuchajcie, naprawdę piękną robotę odwalał na boisku. Błaszczykowski Milk troszeczkę na ostatnim meczu, słuchajcie, spieprzył. Ale też bardzo trzeba powiedzieć, że pięknie Milk grał. Dalej sobie ten byt, słuchajcie, przejdziemy. Bo zdaje mi się, że droga boczna. Okej, idziemy, słuchajcie, ten byt. Ten dyk sobie przeskoczymy. Czy tam na górze przypadkiem czegoś nie było? Bo ja jestem pewny, że coś było, słuchajcie. A no właśnie, było, słuchajcie, tutaj. Z Niemcami graliśmy, słuchajcie, niesamowicie. Taki wynik meczu, z tego co, słuchajcie, ja czytałem, to od 20 lat, słuchajcie, nie mieli. Żeby ktokolwiek z nimi zremisował, żeby nikt w ogóle oni nie zdołali strzelić bramki. Tak tam, słuchajcie, udało się dobrze to rozegrać. Jak patrzę, pokiego nam ta kostka. No, tego tak trochę, słuchajcie, nie skumałem. No, chwycę to sobie, no ale co w związku z tym? Ja tu nie widzę sensu. Żadnego. Nie wiem, może. Dobra, słuchajcie, na razie to tak... Tu weźmiemy to, słuchajcie, może tam pod ten murek trzeba. Sytuacja się, słuchajcie, ma bardzo dobrze. Już powoli nas, z tego co czytałem, niektórzy powoli zaczynają się bać. By nie chcieli, żeby Polacy z nimi przykładowo grali. Więc słuchajcie, uważam, że mamy naprawdę bardzo realną szansę, jak nigdy dotąd, jak nigdy, słuchajcie, od lat, zdobyć, słuchajcie, Puchar Świata. I to jest bardzo, bardzo fajna, słuchajcie, wiadomość. Czy wreszcie w tym sporcie, w którym przygrywamy od 40 lat i dajemy się, słuchajcie, robić z siebie pośmiewisko, naprawdę coś zajebistego nam wychodzi. I to jest, słuchajcie, idealna okazja. Jeszcze bardzo, słuchajcie, dla mnie ciekawe, że skopaliśmy tyłek kochanym Ukraińcom, wielbiącym, słuchajcie, banderę. Oczywiście ci debile, nie każdy mówi, że każdy Ukrainiec jest zły, ale u nich ten proceder bardzo mocno się uaktywnił i bardzo mi się, słuchajcie, nie podoba. Dobra, słuchajcie, wracając do tematu, ja to widzę, że tutaj nie rozumiem, po co to jest, bo nie mogę tam się dalej, słuchajcie, wspiąć, nie wspiąć. Wracamy z powrotem. A nie, musimy się tutaj cofnąć, bo tędy, słuchajcie, nie przejdziemy. Idziemy tędy, na tą trampolinę, idealnie, słuchajcie. Okej, okay. I na takiego, które jak ja kocham tego, jakiegoś pokochanego małego kangurka, słuchajcie, jak on fajnie tymi uszami zapieprza. To jest wprost piękne. Ups, chyba mi się zdechło. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Trochę mi się zdechło, mam nadzieję, że to wszystko, słuchajcie, 23... Dobra, słuchajcie, dalej już się tam zbiera, nie przerwało mi. Ale gdzie się pojawiłem? Aha, dobra, na starym poprzednim miejscu. Okej, okay, jest prawidłowo. Rozumiem, że to trzeba, słuchajcie, rozpieprzyć. Dokładnie, słuchajcie, to musimy zburzyć. Ale fajny golem. A weźmy go rąbnijmy. O, twardszy zawodnik. Ja widzę, że schemat jest prosty, nie da się go załatwić, trzeba omijać. Okej, okay, spieprzamy, słuchajcie, bo ja widzę, że... Staniak jest całkiem, ale to całkiem mocny. Dobra, tylko ten mniejszy, rozumiem tak, tylko ten mniejszy możemy kopnąć w dupę, następne niestety, słuchajcie, tak... Kontrol? A nie. Bezpośrednie starcie, rozumiem, że ciężko wchodzi w grę. No dobra. Weźmy... Dobra, w porę, słuchajcie, go załatwiliśmy. Idziemy dalej, zbieramy te duszki, nieduszki. Co my tu mamy? Mamy jakąś beczułkę. Akcję, aby podnieść obiekt. I gdzie my tu mamy, słuchajcie, władować? Rozumiem, że w te garnki mamy uderzyć. Co to dało? Nie mam najmniejszego zielonego, słuchajcie, pojęcia. Ale rozumiem, że mamy to właśnie, słuchajcie, robić, dlatego to będziemy robić. Życie trochę uzupełniliśmy. Przylecę tak tutaj tak szybciutko troszeczkę, bo chcę te wszystkie leśne duszki, nieduszki, słuchajcie, ogarnąć. Czy co to, słuchajcie, jest? Ej,
To też, słuchajcie, jest bardzo niezły, słuchajcie, system na rozwalanie tych kochanych potworków. Żeby trochę ich kopnąć. Po prostu, słuchajcie, ich zmiażyć własnym dupskiem. Najlepsza, słuchajcie, rzecz, jaką możecie zrobić. Miażcie, au, ten uciek, cwaniak. Dobra. O, dynamitem pole i dostał i tyle. Miażcie dupskiem, to też nie jest, słuchajcie, taki zły system. A my weźmiemy, skoro już mamy spokój mniej więcej z tymi gnojami cholernymi. Oj, 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 ja widzę, że tutaj nie dałem rady. Au! Co ja zrobiłem? A, no tak, idiota ze mnie. Zacząłem się czołgać niepotrzebnie. Altem, słuchajcie, bierzemy. Altem bierzemy, rozwalamy. Kot powinien być w porządku. Idziemy, słuchajcie, dalej. Mamy chyba jeszcze dwa garnuszki do rozwalenia. Alt. Alt, 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 alt. I w tym momencie jeszcze... Chyba gdzieś tam był. O, 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 jeszcze to, ale nie rozumiem co... Ach, momencik, te gałęzie może jakoś zwolni. Tak, słuchajcie, tu chyba miał za zadanie te gałęzie zwolnić. Ja przeletę, słuchajcie, zobaczę tu jeszcze, tam zauważyłem. Dobra, jest, słuchajcie, tu w porządku. Wezmę tego jeszcze tylko jednego duszka leśnego. Tu chyba nie doskoczę. Ano nie doskoczę, słuchajcie. Teraz... O, o, wow, 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 wow. To by się skończyło bardzo źle. I to piekielnie źle. Dobra, słuchajcie, zobaczymy tutaj, bo nie ogarniam trochę sytuacji. Rozumiem, rozumuję tak, że ja mam tutaj wbić. To wracam do ognicowego golema. Chcę z nim przywitać. Ale on mnie naprawdę nie lubi. Naprawdę, jak on mnie nie lubi, to się... Dobra, to go na chwilę powinno uspokoić. A nie, on chyba całkowicie padł. Jak miło, słuchajcie. Chwila, raz. To nie było drogi jakiejś, taki... Nie, 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 przewidziałem się, słuchajcie. Dobra, widzę, że to taka jakaś wyższa szkoła jazdy. Dobra, to, słuchajcie, ogarniemy. No, chodźmy, przyjacielu. No już. Nie, chyba jednak muszę przeskakiwać normalnie. Samo schylanie się nie wystarcza. Dobra, słuchajcie. Tak trochę tu się muszę bawić. Częściej właśnie, słuchajcie, uwielbiały charakteryzować tamte gry. To właśnie ten takataku, słuchajcie, typową zręcznościówką. Że trzeba było się troszeczkę na wysilać. To są takie fajne typowe zręcznościówki. To jest takie właśnie tego typu stare gry. Nawet, i co jest, słuchajcie, najlepsze, nawet stary człowiek, stary, dobra, słuchajcie, dorosły człowiek może mieć problem, słuchajcie, z przejściem takich gier, a one są niby dla dzieci. Te gry są, słuchajcie, niby dla dzieci. A dorosły człowiek może mieć z nimi niezły problem. Problem, o Jezu, ale ja mam, słuchajcie, tą moją kochaną polszczyznę. Dobra, ogarniamy tu sytuację na lewo. Ja zawsze wolę poprawić tym drugim skokiem, bo po prostu nie ogarniam, czym sobie poradzę z tym. Dobra, tu, słuchajcie, sobie poradziłem. Potrzebuję leśnego duszka. A, shift. Był mi potrzebny shift. No już, kochana pszczuko, ogarnij tutaj pancerne wrota. Czyli drewniane wrota. A tu zapakuję. Bardzo ciekawa rzecz widzę. Checkpoint albo nie wiem, słuchajcie co. Później się przekonamy. Witajcie, przyjaciele. O, patrzcie, oberwał. No co jest, zaznaczysz? Czemu on nie zaznacza? Widzę, skutecznie ucieka. Weźmy tego, trochę mu przyciśnijmy. Jedźmy tu. Dobra, ten delikwent poszedł już... au! Głupi ja. Poszedł już w Chimę. Sobie słodko spać z innymi kochanymi zwierzęczkami w 100-milowym lesie. A
my się zajmiemy tym. Tu potrzebujemy następnego choklika, pszczółkę, diabli wie co jeszcze. Tutaj sobie podjedziemy, tu mamy tak. Fajne, bardzo przyjemne, bardzo mi się, muszę powiedzieć, podoba jeziorko. Tu. Dobra, słuchajcie, tam mamy te leśne duszki, nie leśne duszki, do tego tam pójdziemy. Ogarniemy z tym, słuchajcie, sytuację. Sobie tu troszeczkę zbierzemy. 176, całkiem, słuchajcie, sporo. Tu trzeba podejść, okej. Teraz, słuchajcie, wracamy tam. Momencik, momencik. A nie, jeszcze na górę możemy tutaj wbić. Tu, słuchajcie, wbijamy jeszcze tutaj na górę. Fajnie, że pająki załatwiły tu za nas sprawę. I wszystko dokładnie oplotło, jak należy. A, rozumiem, że tym, słuchajcie, dostaliśmy się tutaj, a ja tego nie potrzebowałem. Chyba. Nawet głupi zapomniałem. W momencie, kiedy sprawdzę, że ja tutaj wszystko zebrałem, bo taki strach mam. Nie, dobra, słuchajcie, jest w porządku. Wracamy tu z powrotem. Tylko teraz którędy. Bo nie ogarniam, słuchajcie, teraz sytuacji, tu pełno wody. A ja rozumiem, że tej wody mam unikać. Teraz tu się przyjrzyjmy, słuchajcie. Kurde, ale mi ta kamera wkurza. Momencik, momencik, momencik. No do tej wody się nie wchodzi, no. Czekajcie, czekajcie, jestem głupi. Momencik, jeszcze powinno zostać parę minut. Zaraz, słuchajcie, kończymy, ale jestem głupi. To trzeba po prostu... O! Dobra, słuchajcie, nie będę tutaj teraz aż tak daleko skakał. Rzucał, ale to po prostu, słuchajcie, trzeba... O! Lać! No, to był, słuchajcie, checkpoint. To trzeba było ogarnąć. Wracamy, słuchajcie, z powrotem. Szybko sobie spróbujmy to przejść. I zaraz, słuchajcie... Co się stanie, jak was po prostu sobie oleje? Chyba nie będziecie mnie więcej drażnić. Mam rację? Mam rację. To my, słuchajcie, sobie... A nie, a nie, a nie. A nie, trzeba, słuchajcie, z nimi się pobawić. No już, dychaj, no. Tyle na ten temat. A jeszcze ty, mój drogi. No. Kurde mać. No come on! No nie! Aniołek wysunął. Przejego mać. Dobra, słuchajcie, idziemy drugi raz. Ostatnie, słuchajcie, podejście. Zaraz kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że mniej więcej ten kangurek kao wam się będzie trochę podobał. Taki, słuchajcie, stary powrót. Słuchajcie, powrót do starych gier mojego bynajmniej dzieciństwa. A jeszcze tyle to może mojego, słuchajcie. A między innymi moich kolegów, moich, słuchajcie, rówieśników. W tej grze się było, jak się było, słuchajcie, brzącem. Momencik, tu raz, tu dwa. Okej. Okay. Wystartujemy z tego ostatniego. Okej, okay, tu sobie poradziliśmy pięknie. I teraz, słuchajcie, tutaj ogarniamy sytuację. Tu weźmiemy sobie to coś, co to było? Aha, nie mogę, bo życie mam, słuchajcie, na fullu. Co to jest? Pancernik. Fucking shit. Nie, dobrze, to ją nie strzela. I to bardzo solidnie. A to coś zdychać od tego nie chcę. No, ty głupi. No, inaczej, o. Najprościej, weźmy sobie życie, bo zaraz padniemy. No, a widzę, że mam tu taki znacznik, słuchajcie, informuje mnie mniej więcej, gdzie przejdzie następne uderzenie. Okej. Okay. Au, dostałem. Spróbujmy... Kurde, dostaję, jak się przesuwam, słuchajcie. Co jest? Panie szybesta jedna! Jezu, ile ona ma HP? O! Ona jeszcze potrafi w ten sposób walczyć. Dobra, słuchajcie. To był pierwszy odcinek na kanale Kakao. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie jak zwykle, słuchajcie, wytykajcie wszystkie błędy, subskrybujcie.
Jak zwykle, moi kochani, to jest głupi tekst, róbcie co tam chcecie, trzymajcie się i cześć! Hej! Ach, pięknie on skacze, nieprawdaż?